Witam serdecznie wszystkich widzów, sympatyków Morskiej TV. Na początek 7 faktów, a potem porozmawiamy sobie o tym, co planujemy dla Was w tej nowej ramówce wiosennej. Prace na Mierzei Wiślanej mimo zimowej aury panującej w lutym postępują zgodnie z harmonogramem. Ich spektakularnym elementem było pierwsze z serii betonowań, które odbyło się nocą. Zabetonowana została płyta denna bramy południowej śluzy. Podczas prac wylano w nią niemal 1700 m sześciennych betonu i ponad 170 ton stali zbrojeniowej. Torpedownia na Babich Dołach doskonałym miejscem na siedlisko ptaków? Agnieszka Nyka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, poświęciła jednemu z najbardziej popularnych miejsc w Gdyni całą pracę magisterską. Siedlisko ma być odpowiedzią na zmiany klimatyczne, z jakimi boryka się świat. Tragiczny wypadek w okolicach Dziwnowa. Samochód osobowy wpadł do rzeki Dziwny. Zakończyła się akcja ratunkowa. Po wydobyciu samochodu z wody okazało się, że znajdowało się w nim dwoje dorosłych osób, dwoje dzieci oraz pies. Wszystkie osoby nie żyją. Na Zalewie Szczecińskim, gdzie pogłębiany jest tor wodny Szczecin-Świnoujście, trwają prace. Niestety od drugiego tygodnia lutego trwa postój techniczny jednostek wykonawcy w portach związany z trudnymi warunkami hydrometeo, zlodzenia kwenu, zamarzania sprzętu. Wznowienie prac jest planowane w najbliższych dniach. Po raz 14 rusza godzina dla Ziemi WWF. Tym razem światła mają zgasnąć dla Bałtyku. Środowisko naturalne naszego morza jest w bardzo złym stanie. Jego mieszkańcy umierają. Istnieje możliwość, że niedługo Morze Bałtyckie, jakie znamy, będzie można zobaczyć jedynie w muzeum. 500 martwych ptaków zebrano nad Zatoką Pucką od początku lutego. Upadłych zwierząt wykryto wirusa ptasiej grypy. Jak powiedziała w środę rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku Agnieszka Ardent, ptasia grypa występuje co roku cyklicznie, ale wcześniej nie padła tak duża ilość ptactwa w przeciągu kilku tygodni. Od początku lutego w rejonie Zatoki Puckiej padło prawie 500 ptaków zakażonych H5N8. Kamień, z którego ma powstać sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym, obecnie jest składowany w porcie morskim w Elblągu. Właśnie rozpoczęło się jego zwożenie drogą kolejową. Kamień powinien trafić na wyspę, jak tylko ustąpi lód na Zalewie Wiślanym. W związku z tym, że na rzece Elbląg nie ma już lodu, transport powinien rozpocząć się w ciągu 2 tygodni. Jak to teraz oglądacie, to ja już jestem we Władysławowie na urodzinach wujka Skani. Wujek Skania, oczywiście piąteczka, wszystkiego najlepszego. Jest nas tam tylko kilka osób, więc no takie, no nie jest to zlot morskiej ekipy, żeby była jasność. Dzięki wielkie, Arek Kubale, za to, że przygotowałeś te dzisiejsze fakty. Jest 7 faktów. Piszcie też w komentarzach, czy to tak ma wyglądać, że jest 7 faktów i potem jakaś pogadanka. Natomiast, no jutro Władkowy Sandacz i tak myślę właśnie, już właśnie się tutaj przygotowywuję do tego, żeby wyjechać, no i chyba główki 30 same będą wieść prym, bo no ma bardzo mocno wiać, no i jeszcze o ile będziemy mieli wiatr w plecy, no to jeszcze jako tako sobie połowimy, albo chociażby no będziemy próbować coś złowić, natomiast jak będzie gdzieś tam z boku, no to z tej pleciony będzie się robić wielgaśny balon i to no nie będzie przyjemne łowienie. Natomiast no zawody, słuchajcie, chyba mega będą udane. Na pewno frekwencja bardzo dopisała, bo z tego co widziałem listę oficjalną jest 95 zawodników. Przy czym, no właśnie teraz nie wiem, czy się można dopisywać, chyba już nie można się dopisywać na zawodach bezpośrednio przyjeżdżając od tak od czapy, no bo wiadomo, jest ubezpieczenie i to wszystko muszą, te nazwiska muszą iść szybciej gdzieś tam do tego ubezpieczenia. 95, słuchajcie, ludzi na morskim sandaczu, to jest fajnie, może w przyszłym roku przebijemy tą magiczną liczbę 100, może być ciekawie. Dobra, to jest jedna rzecz. Gratuluję też oczywiście Bogusiowi Kasakowi za to, że złowił piękną troć. Coś się z tymi trociami ruszyło, natomiast no te sztormy, które tutaj w międzyczasie były, no nie sprzyjały temu, żeby tą rybkę tam jakoś tam skutecznie poławiać, może tak bardzo, bardzo dużo, żeby jej było. Ja już się też szykuję po tym morskim sandaczu, oczywiście będą jutro live'y, jutro nie będzie jako takiego normalnego filmu o godzinie 20, tylko będą live'y z tego morskiego sandacza, myślę, że to będzie troszeczkę bardziej ciekawe. Ale mimo wszystko, słuchajcie, naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy ten marzec. Obiecałem Wam też, że powiem parę rzeczy o tym, jak się zmieni nasza ramówka.
w marcu, na wiosnę. No i myślę, że powrócimy chyba do tych debat cotygodniowych. O tym też piszcie oczywiście na dole w komentarzu, czy te debaty cotygodniowe robić, czy nie robić. Z drugiej strony też chciałbym troszeczkę zrobić, podzielić to na takie debata show, coś w tym stylu, żeby mieć większy kontakt z wami, żebyście tutaj pisali na czacie, żebym ja mógł wam odpowiadać, żebyśmy może dzwonili do co po niektórych ludzi, którzy są obecni na czacie i no powiedzmy jakiś temat nam wypłynie. Także tak troszeczkę bardziej taką integrację bym zrobił na tych debatach. A osobno zrobił też takie debaty, gdzie jest typowa pogadanka z kimś, z jakimś ekspertem, nie wiem, ichtiologem, badaczem morza, czy chociażby jakimś tam wypasionym wędkarzem. Myślę, że to sobie tak troszeczkę podzielimy. Natomiast zostaniemy przy piątkach, bo to, że debata nie jest w niedzielę, to ja też nad tym ubolewam. Natomiast to otworzyło też dużo różnych możliwości. Na przykład ja mogę sobie gdzieś wyjechać. Ja mogę gdzieś wyjechać sobie na weekend, na jakieś ryby, nagrać dla was jakiś lepszy materiał, więc musicie, no to też w pewnym stopniu zrozumieć, że ta debata niedzielna o 20, no to troszeczkę tutaj namieszała zawsze w moim życiu mieszała przez ten cały rok, bo cały rok były debaty o 20, ale słuchajcie, było świetnie. Piszcie w komentarzu, co myślicie w ogóle o tej zmianie ramówki, co myślicie o tym, że nie ma tych debat w niedzielę, tylko będą w piątki. Napiszcie, czy debaty co piątek to jest dobry pomysł, czy tak jak jest teraz, czyli raz debata, raz właśnie morskie fakty, czy to też jest ok. Zależy mi bardzo mocno na tym, żebyśmy po prostu cisnęli do przodu, żeby to się wam też podobało, no i żeby po prostu kanał się po prostu rozwijał, nie? Także myślę, że wspólnie damy radę to zrobić. Zresztą Arek ma głowę na karku i wymyślił taki myk, że no klękajcie narody, zamówiłem masę sprzętu, naprawdę na tą chwilę zamówienie poszło na sprzęt, jakieś dodatkowe właśnie gadżety, które są potrzebne do tego, co Arek wymyślił, na kwotę 1000 zł. I powiem wam szczerze, tutaj nade mną będzie niezłe ustrojstwo wisieć i chyba nawet przy tym ustrojstwie będzie kamerka, żebyście wiedzieli, co tam się fizycznie dzieje. I potem od czasu do czasu coś będzie spadać na mnie. Chyba sobie muszę kupić kask. No dobra. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, no i do zobaczenia na jutrzejszym live'ie z zawodów Władkowy Sandacz. Cześć!